Przejdziemy teraz do odejmowania ułamków dziesiętnych. Generalnie, jeżeli umiecie dodawać takie ułamki, to w przypadku odejmowania postępujemy w sumie bardzo podobnie na początku, czyli musicie pamiętać o tym, aby przecinek podpisywać pod przecinkiem. Ale może zróbmy sobie ten pierwszy przykład, czyli zapiszemy pierwszy ułamek, a więc 14 i 25 setnych, pamiętając o tym, aby każda cyfra znalazła się w oddzielnej kratce. Czyli mamy 14, przecinek zapisujemy tutaj na zbiegu tych dwóch kratek i 25 setnych i musimy odjąć 0,12, czyli 12 setnych, a więc zaczniemy od zapisania przecinka. Przecinki muszą znajdować się jeden pod drugim. No i teraz przed przecinkiem mamy 0, a za przecinkiem 12, czyli wygląda to w ten sposób. No i to wolne miejsce możemy uzupełnić zerem. Wykonujemy odejmowanie, czyli 5 odjąć 2 to 3, 2 odjąć 1 to będzie 1, 4 odjąć 0 to 4, 1 odjąć 0 to będzie 1 i przecinek nam spada, czyli jeżeli był w tym miejscu, to pojawi się tutaj, czyli wynikiem będzie 14 i 13 setnych. Spójrzmy teraz na ten przykład, on będzie troszkę trudniejszy, czyli najpierw zapiszemy sobie pierwszy ułamek, czyli mamy tak 0,32 setne i odejmujemy 0, przecinek, czyli widzimy, że przecinki się znajdują w tym samym miejscu. Teraz mamy tak, 1, 2, 3, 0 oraz 14. No i tutaj wolne miejsca uzupełnimy zerami. No i wykonujemy odejmowanie. Tak, od zera czwórki nie odejmujemy, czyli musimy sobie pożyczyć, czyli pożyczymy od dwójki, czyli mamy tutaj już nie dwójkę, a jedynkę. Tu mamy 9, 9, a tu będzie 10. 10 odjąć 4 to będzie 6, 9 odjąć 1 to 8, 9 odjąć 0 to 9, 1 odjąć 0 to 1, 3 odjąć 0 to będzie 3, no i 0 odjąć 0 to po prostu 0. No i widzimy, że przecinek nam tutaj spada, czyli znajduje się w tym miejscu, a więc wynikiem będzie, o to musimy sobie przepisać, 3,19,86. Tak wygląda wynik tego odejmowania. No i patrzymy na przykład, no chyba troszkę prostszy, mamy 4 i 21 setnych, odjąć 3 przecinek, upewniamy się, czy przecinek jest w tym samym miejscu, 27 setnych. Czyli tak, tu mamy 1, 1 odjąć 7, no to nie bardzo, czyli musimy pożyczyć dziesiątkę, czyli tu będzie 11, a tu nam zostanie 1. 11 odjąć 7 to będzie 4, 1 odjąć 2 też niekoniecznie, czyli tu pożyczymy, będziemy mieli 11, a tu 3. 11 odjąć 2 to 9, 3 odjąć 3 to będzie 0, no i przecinek nam tutaj spadnie, a więc mamy 94 setne. Przykład następny, czyli 34,15 setnych i musimy odjąć 23 i 253 tysięczne, czyli to wolne miejsce uzupełnię zerem. I teraz tak, od zera 3 nie odejmiemy, czyli tu mamy tak 4, a tutaj 10. 10 odjąć 3 to będzie 7. Od 4 nie odejmiemy 5, czyli musimy pożyczyć, a więc z jedynki nam się zrobi 0, a tu mamy 14. 14 odjąć 5 to 9. Od zera dwójki nie odejmiemy, czyli pożyczamy teraz stąd. 10 odjąć 2 to będzie 8, 3 odjąć 3 to 0, a 3 odjąć 2 to będzie 1, no i przecinek nam spadnie, czyli wynik będzie następujący. Mamy 10 i 897 tysięcznych. Mamy przykład następny, 65 i 24 setne, czyli zapisujemy to w ten sposób, odjąć 31 i 64 setne. Czyli tak, 4 odjąć 4 to będzie 0, 2 odjąć 6 nie bardzo, czyli pożyczamy tutaj z piątki. Nam zostanie 4, a tu mamy 12. 12 odjąć 6 to będzie 6, przecinek nam spada, 4 odjąć 1 to 3 i 6 odjąć 3 to będzie 3, czyli mamy 33 i 6 dziesiątych.
No i przykład następny, czyli 11 i 12 setnych. Przecinek musi znajdować się w tym miejscu i chcemy odjąć 3 i 5 dziesiątych. Czyli te wolne miejsca ja sobie uzupełnię zerami i wykonujemy odejmowanie. 2 odjąć 0 to 2, 1 odjąć 5 nie do końca można. Czyli tak, z jedynki tu nam się zrobi 0, to mamy 11. 11 odjąć 5 to będzie 6, przecinek nam spadnie. 0 odjąć 3 też nie, czyli tu nam zostanie 0, a tu mamy 10. 10 odjąć 3 to 7, 0 odjąć 0 to będzie 0. Czyli zwróćcie uwagę, że tu mamy 0,7 przecinek, czyli tego 0 uwzględniać nie musimy, bo to będzie po prostu 7 i 62 setne i to będzie wynik naszego odejmowania. I mamy ostatni przykład, 64 i 37 setnych i chcemy odjąć 21 i 12 setnych. 7 odjąć 2 to będzie 5, 3 odjąć 1 to 2, 4 odjąć 1 3 i 6 odjąć 2 to będzie 4. Przecinek znajduje się w tym miejscu, no i wynikiem będą 43 całe i 25 setnych. I ćwiczenie takie sprawdzające dla Was. Zatrzymajcie film, wykonajcie odejmowanie, no i sprawdźcie, czy wyniki Wam się zgadzają. No dobra, przykład pierwszy, czyli mamy 6,5, odjąć 4,3, czyli odejmujemy 5, odjąć 3 to 2, 6 odjąć 4 to 2, czyli otrzymaliśmy 2,2. Przykład kolejny, 6,12, odjąć 3,65, no tu będzie troszkę więcej roboty, no bo od 2 nie odejmiemy 5, czyli trzeba będzie pożyczyć, a więc tu mamy 12, 12 odjąć 5 to będzie 7, teraz od 0,6 nie odejmiemy, czyli musimy znowu pożyczyć, czyli tu mamy 5, tu 10, 10 odjąć 6 to 4, 5 odjąć 3 to 2, no i otrzymaliśmy 2,47. Przykład następny, czyli mamy tak, 14,23, przecinek znajduje się w tym miejscu, czyli czwórkę zapiszemy tutaj, a po przecinku 2, 3, 4 i wolne miejsca uzupełniamy zerami. 0 odjąć 4 no nie da rady, czyli musimy sobie pożyczyć. 10 odjąć 4 to będzie 6, 2 odjąć 3 też nie bardzo, czyli tu mamy 1, a tu będzie 12, 12 odjąć 3 to 9, 1 odjąć 2 też nie bardzo, czyli tu nam zostanie 3, tu mamy 11, 11 odjąć 2 to 9, 3 odjąć 4 też nie, czyli mamy 13 odjąć 4, 9, 0 odjąć 0 to będzie 0, no i przecinek znajduje się w tym miejscu. No to tego zaraz z przodu nie uwzględniamy w zapisie, czyli mamy 9,996. No i jeszcze dwa przykłady, czyli 4,115, odjąć 3,31, no i tu dopiszemy 0. 5 odjąć 0 to 5, 1 odjąć 1 to 0, 1 odjąć 3 nie bardzo, czyli pożyczamy, czyli tu będzie 11, 11 odjąć 3 to 8, 3 odjąć 3 to 0, przecinek znajduje się tutaj, czyli otrzymaliśmy 805 tysięcznych. No i na końcu mamy 114,23, odjąć 4 i 1/10. No i wolne miejsca uzupełniamy zerami i odejmujemy. 0 odjąć 1, no nie do końca, czyli musimy pożyczyć. Czyli tu mamy 9, tutaj będzie 2, a tu wtedy mamy 10. 10 odjąć 1 to 9, 9 odjąć 0 to 9, 2 odjąć 0 to 2, 2 odjąć 0 to 2, 4 odjąć 4, 0, 1 odjąć 0 to 1, no i tutaj sytuacja jest taka sama, patrzymy na przecinek, znajduje się w tym miejscu, czyli otrzymaliśmy 110 całych
i 2299 dziesięciotysięcznych. No i spójrzmy na takie zadanie. Kilogram szynki kosztuje 31 zł i 30 groszy, a kilogram salami jest o 7 zł i 30 groszy tańszy. Ile kosztuje kilogram salami? Czyli my musimy po prostu od kilograma, od ceny, która jest ustalona za kilogram szynki, odjąć 7 zł i 30 groszy, skoro my wiemy, że salami jest tańsze, i wówczas otrzymamy cenę kilograma salami. No to zróbmy to sobie tutaj z boku. Wiemy, że tyle kosztuje kilogram szynki, a salami jest o 7 zł i 30 groszy tańsze. I odejmujemy 0, odjąć 0 to 0, 3 odjąć 3 to 0. No od 1 siódemki nie odejmiemy, czyli musimy tutaj sobie pożyczyć. A więc 11 odjąć 7 to będzie 4. No i tu nam zostanie po prostu 2, tak? Bo mogliśmy to puste miejsce uzupełnić zerem i wtedy 2 odjąć 0 to będzie 2. A więc widzimy, że salami kosztuje dokładnie 24 zł. Tak, 24 zł to jest cena kilograma salami.